Siema, w kolejny dzień z zarąbistej wyspy Isla Grande, czy jakoś tak się wymawia, nie wiem jak oni to mówią. Startujemy. Kolejny dzień. Zostajemy tu jeszcze dzisiaj na cały dzień. Zastanawialiśmy się nad tym, żeby zostać tu jeszcze na noc, ale po tym jak wczoraj zobaczyliśmy, że tak naprawdę w nocy się nic tutaj nie dzieje, wiadomo dlaczego, stwierdziliśmy, że zostaniemy tu po prostu do 18 i o 18, jak się zacznie ściemniać, wrócimy do Rio. Plany się zmieniły. Bardzo się zmieniły plany. Zobaczycie w najbliższych dniach, co się będzie działo. A jeszcze wam nie będę mówił. Zostawię lekką tajemnicę. Kto obserwuje Instagrama, będzie widział trochę więcej. Kto nie, musi poczekać. Czekamy jeszcze na Belle. Idziemy właśnie, nie wiem gdzie płyniemy. Płyniemy gdzieś albo na jakąś plażę, albo gdzieś, bo jeszcze nie wymyśliliśmy do końca. Ale pogoda jest mega super i będzie na pewno fajnie. Idziemy złapać jedną łódkę, było do wyboru albo iść 2 godziny marszu do takiej najlepszej plaży, albo mogliśmy sobie wziąć właśnie łódkę, którą idziemy teraz zabrać, podpływamy gdzieś w jedno miejsce, gdzieś tam niedaleko i pół godziny później tylko mamy mniej więcej, żeby tam dojść. Podobno jest to najładniejsza plaża tutaj, też zobaczymy, wygadu. Wszyscy czekają na łódki. Powiem wam może parę cen, jakie tutaj były na tej wyspie, bo jeżeli będziecie w Brazylii, naprawdę warto ją odwiedzić i oczywiście warto wziąć te tury tutaj, które są po tych okolicznych wysepkach. No to tak, za hostel za hotel 3-osobowy zapłaciliśmy 500 reali. 500 reali to jest jakieś coś koło 300 zł, coś mniej więcej, coś takiego, ponad 300 zł, czyli po około 100 na osobę. Za łódkę teraz, żeby popłynąć na plażę, tam i z powrotem w dwie strony, po 50 reali, 50 reali to jest jakieś 35 zł. Aha, no to dobra, 50 to... No, coś takiego, to takie przybliżone są, nie będę dokładnie wyliczał, mogę wam tylko powiedzieć, że 100 zł to jest 140 reali, czyli wiecie, no to jest tak w zaokrągleniu wszystko. Za wczorajszą wycieczkę płaciliśmy... Bella! How much we pay yesterday for the trip? How much we pay for the trip yesterday? For the tour? For the tour, yeah. 110, yeah? A, okej. No, wczoraj płaciliśmy 110 od osoby. Ale już jestem przebywany. Muszę się posmarować, dzisiaj jest strasznie smażę. Płaciliśmy 110 od osoby. Reali. Ceny w restauracjach nie są takie złe tak naprawdę. Jak na taką wyspę, to jest okej. Za obiad się płaci coś około 20-25 zł. Tak jest, myślę, że to jest okej. Ale naprawdę warto tu przyjechać. Naprawdę. Szkoda, że wczoraj nie było takiej pogody. Ale pamiętajcie, nie można mieć wszystkiego. Ja naprawdę na taki... jestem chłopakiem, który kocha wyspy. Ja w takim miejscu naprawdę czuję, że żyję podwójnie. Ale jestem strasznie spieczona, bo mi się wydaje. Nie, nie wydaje się. Naprawdę jestem. Nasza grupa na dzisiaj, nasza na dzisiaj. Nie na dzisiaj, tylko w sumie na tą łódkę, którą płyniemy. Dopłynęliśmy do pierwszego miejsca. I
Stąd jeszcze i tak ruszamy w trasę, pół godziny jeszcze mamy. Dla mnie to tu już pięknie wygląda. Znajdziemy podobno jeszcze do lepszego miejsca. Ale bambusy wielkie. To nie wiedziałem, że taka przeprawa nas czeka. Myślałem, że to po prostu gdzieś będziemy szli plażą. A tu trzeba przez dżunglę przechodzić. Ale z naszej łódki to prawie wszyscy tu idą. Także mam nadzieję, że tam naprawdę będzie tak fajnie, jak mówili. Ale skoro to jest najlepsza tutaj, to musi być fajnie. Ale w ogóle ta wyspa jest fajna. Bardzo mi się podoba. Wiecie, co mi dzisiaj przyszło do głowy? I tak w sumie, no nie w sumie dzisiaj. No wczoraj tak o tym mocno myślę. Że jak wszystko wróci do normy i powrócą normalne czasy, że super sprawą by było na przykład otworzyć jakiś hostel albo hotel na Phuket. Wiadomo, że musimy tam znaleźć jakiegoś wspólnika z Phuket i tak dalej. Ale tak sobie tak dzisiaj o tym myślałem i to naprawdę by fajnie mogło przejść. Myślę, że wielu Polaków chciałoby przyjeżdżać, jakby wiedzieli, że wiecie, jadą też do jakiegoś Polaka, zrobić tam jakąś restaurację, oczywiście wycieczki i tak dalej. To było naprawdę zarąbisty pomysł. Wiem oczywiście, że Damian z Ucieczki do Raju, pozdrawiam serdecznie, miał jakiś guest house i też mu super szło. Ale to ja tak bardziej myślałem o czymś takim większym, tak wiecie. Taki jakiś albo mini hotel z pokojami hostelowymi. Bo widziałem nawet ostatnio taką ofertę. Chcieli wynająć właśnie, gdzieś komuś padło po prostu. Chcieli przepisać na kogoś kontrakt, żeby ktoś po prostu inny prowadził tam za jakąś opłatą. I to by był świetny pomysł, tak naprawdę. Cały czas mi to dzisiaj po głowie chodzi. Ale to jeszcze. To jeszcze do realizacji takiego czegoś to na pewno by wiele, wiele miesięcy minęło. Bo tak naprawdę na razie do Tajlandii jeszcze się nie da przyjechać. Znaczy niby się da, ale to nie na wakacje, tylko tak na parę miesięcy. Trzeba było oczywiście przechodzić 14-dniowe, wiecie co. Chociaż teraz mieli to zmienić już do 10, chyba to zmienili. A w ogóle za 2 miesiące czy za miesiąc mają już w ogóle zmienić do tygodnia. Ale to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobry. Mogłoby to działać. No i dochodzimy. Jutro wybieramy się na Pedra de Gama, chyba tak się to nazywa. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam. Także szykuje się kolejny fajny dzień. No, tak jak mówiłem, dzisiaj wieczorem stąd wracamy do Rio i tam później się idzie do Parku Narodowego. 3 godziny się idzie na taką dużą górę, tam jest taka wielka skała. Fajne zdjęcie, takie instagramowe mocno też, bo pełno ludzi ma zdjęcie stamtąd. Bo większość osób, które odwiedza Rio, to właśnie tam idzie. Ja do tego czasu jeszcze nie miałem okazji, a jutro się okazało, że oni idą i ja, dobra, na 90% pójdę z nimi, bo to wszystko zależy od tego, no, kiedy będę stąd wyjeżdżał. No, dokładnie. I od tego, jaka będzie pogoda. To dwa. O. Super to jest. Powiem wam, że ta Brazylia naprawdę udała mi się świetnie. Ale to też ze względu na to, że właśnie poznałem
Belle, że z Jezusem się zgadaliśmy. Taki kolega Bruno też mi tam pomógł oczywiście. No w ogóle wszyscy ci Polacy, których tutaj poznałem, dziękuję wam wszystkim bardzo. Naprawdę było mi bardzo miło. No i ta Brazylia była taka inna, była lepsza, wiecie. Nie spędzałem tego czasu tutaj sam, tylko zawsze byłem z kimś. Znaczy no, prawie zawsze powiedzmy. No i miesiąc prawie minął, nie ma co ukrywać. Dokładnie. O, to jak zobaczycie ten film, a zobaczycie go w poniedziałek, to już jest... Aha, no dobra, to będzie 29 dzień. No to prawie miesiąc. No. Tyle z Brazylii. Było naprawdę super. Wow. Co to za dziewczyna idzie? Hello. Do you give me your Instagram? Bella Curvo. Bella Curvo. Okay. The water is perfect. Yeah. I just go in smoke. Come back. Very, very good. Skończyliśmy bieganie, byliśmy tam, czekajcie, nie tam, tam gdzieś na samym końcu. Gościu ze sklepiku mówił tutaj, że niby jest 3 km w jedną, 3 km w drugą. Czy tyle było, trochę mógłbym się kłócić, ale między 2,5, no 2,5, to z 5 km w sumie przebiegliśmy, także spoko. Na niedzielę, dobrze, zaliczone. Jeszcze popodziwiać chwilę, bo i tak zaraz będzie pewnie padało, chyba tak mi się wydaje. Jak nie, to i tak za godzinę jedziemy, bo już jest druga, o trzeciej nas tą dudka zabiera. Płyniemy z powrotem w to główne miejsce. Obiadek, wziąć swoje rzeczy, wziąć prysznic i lecimy. Tylko fajne jest to też, że pozwoliła nam pani zostać w pokoju, bo akurat ktoś jej cofnął rezerwację. I powiedziała, zostawcie sobie wszystko tutaj, wrócicie, wykąpiecie się, nieważne. Wczoraj nam dała klucz o 10 rano, a dzisiaj możemy siedzieć do 6. Idealnie. Wracamy już na łódź. Płyniemy na obiad. I dotarliśmy, ale się przypływ zrobił, masakra. Teraz to w ogóle plaży prawie nie ma. Z dynią i w dyni dokładnie, z tego kartofle, ryżyk, petarda. To by było na tyle, się zbieramy, szukamy swojej łódki, gdzieś ma podpłynąć, ale chyba jeszcze tam dalej. Nie pamiętam w sumie, w którym miejscu dokładnie podpływaliśmy tutaj wczoraj, no ale oni wiedzą na pewno. Było naprawdę fajnie. Śmiało mogę wam polecić, jak będziecie w Rio de Janeiro, żeby tutaj przypłynąć na Isla Grande, bo naprawdę mega, mega warto. W normalnym sezonie to w ogóle musi być taka petarda. Teraz było tak, wiecie, było w miarę spoko, ale też nie było wieczorem tych imprez i tak dalej, a normalnie ta wyspa podobno żyje tymi imprezami wieczornymi. Codziennie się to coś dzieje, a w weekendy to już w ogóle jest podobno najlepiej. Ale i tak było fajnie i cieszę się, że zobaczyłem.
No i za dwa odcinki, tak myślę, przygotujcie się na coś ekstra. Będzie, no myślę, że wiele osób się nie spodziewa. Sam się nie spodziewałem. Po prostu tak wyszło. Oj. Dzisiaj się dowiem, czy mi się to uda. Ale jeśli mi się uda, to za dwa dni będzie petarda. Chciał zobaczyć brazylijską wieś. To macie. Znaczy pytałem się, czy to jest wieś. To mi powiedzieli, że taka wieś, albo można powiedzieć bardzo małe miasteczko. Czekamy na kierowcę i zaraz ma być. I wracamy do Rio. Siema, w niedzielę. Czekam właśnie na mojego Ubera i jadę zaraz na dworzec autobusowy sprawdzić, o której mam autobus, ponieważ jutro wyjeżdżam z Rio de Janeiro. Trochę mi się plany pozmieniały, wszystko dowiecie się jutro. Przygoda trwa, co zrobić. Nie wiem, czy to mój Uber, czy nie mój Uber. Powiem wam, że chciałem lecieć sobie samolotem. Szukałem biletu, wszystko fajnie, samolot $60, bo stąd chcę polecieć do São Paulo i później dalej. I chciałem znaleźć, wiecie, jakiś lot. Znalazłem fajnie, $60. Nie? Później wchodzę, 10 minut później, cyk, lotu już nie ma. 200, najtańsze. Mówię, o nie, 200 to ja nie dam. $200. I jadę na dworzec, bo sam autobusy są po $20, z tego co wiem. Jadę teraz u Mateusza, Mateusz mówi po portugalsku. No i będzie mi pomagał, po prostu to ogarnę. Dużo się zmieniło. Dużo. Może na lepsze? Zobaczymy. Ja uważam, że w życiu nic nie dzieje się przypadkiem. Pamiętajcie. I to, że nadszły te zmiany, to też nie był przypadek. Miało tak być. Jesteśmy na dworcu już z Mateuszem. I szukam mojego biletu. Nie jadę dokładnie do São Paulo, tylko do miejscowości obok, gdzie jest lotnisko. Do São Paulo nie ma problemu, a do tej miejscowości to już inna bajka, dlatego musimy chodzić i szukać. Patrzcie, kiedy ten obiad. Była sadka owocowa, ale się skończyła. Ale zamówiłem sobie krewetki z ananasem, a tu się okazało, że to takie coś. Ostatni raz w tym roku, albo może nie w tym roku, jeszcze nie wiem. No teraz, podczas mojego pobytu w Rio, ostatni raz na Copacabana. Okazało się, że muszę znowu wracać na dworzec autobusowy, bo znowu mi się zmienił plan. Miałem jutro rano polecieć do Boliwii. Nagle Boliwia cofnęła wszystkie loty aż do piątku. Plan się znowu zmienił. Gdzie polecę? Zobaczycie jutro. Bo jeszcze nie wiem. Znaczy, ten plan jest, ale muszę jeździć jeszcze raz na dworzec, zobaczyć, czy mają jakiś autobus jeszcze dzisiaj wieczorem. No i wtedy się okaże. Fajnie to było, naprawdę było fajnie. I znowu na dworcu. Muszę zmienić mój bilet. Znowu się zmieniło plany, tak jak wam przed chwilą mówiłem. Powiem wam, że mam dzisiaj trochę stresujący dzień, bo od rana, w sumie od wczoraj, to moje plany się zmieniły bardzo, bardzo, bardzo. A nie lubię, jak się zmieniają. No ale nic nie poradzę. No i Brazylia mnie nie chce wypuścić. nie ma autobusu na dzisiaj wieczorem takiego, żebym zdążył w São Paulo
być na drugą w nocy. No po prostu nie ma. Nic nie pasuje. Nie zdążyłbym na mój lot kolejny. No i wszystko jest przełożone o jeszcze jeden dzień. Szkoda trochę, bo tracę jeden dzień wtedy w nowym miejscu. Ale no trudno, no inaczej się nie da. Po prostu przełożyłem ten autobus, który miałem kupiony wcześniej. Przełożyłem na jutro, na inną godzinę. Czyli zostaje jeszcze jedną noc w Rio. I tyle no. Strasznie dużo się ostatnio zmienia. Znaczy od dzisiaj, wczoraj. Strasznie się moje plany zmieniają. I normalnie jak rollercoaster. No tak mogę powiedzieć. Bo cały czas coś nowego, coś nie wychodzi. Szybko próbuję zamienić na coś innego. I znowu, i znowu, i znowu. Powiem wam, że dawno nie miałem takich problemów z ustaleniem w sobie trasy jak teraz. Ale spoko. Jest dobrze. Autobus przełożyłem, wracam do domu, kupuję bilet. I jadę się spotkać jeszcze z Jezusem i z Bellą, bo się trzeba pożegnać. Bo już jutro się z nimi pewnie nie zobaczę. Czas kupić bilet. Zaraz mam znać, czy mi się udało. I czy plan się powiedział. Jaki plan? Zobaczycie w następnym odcinku. Teraz jeszcze cześć, wypić shake'a. Dzisiaj nie trenowałem, ale i tak trzeba wypić białeczko. Pamiętajcie, że na hasło pajak 10 SFD macie 10% zniżki. Od SFD właśnie. Dobra, biorę się za szukanie biletu. Zaraz dam znać, czy się powiodło. Ja bym pożegnał tą kolację. This is last time. Yes, I'm going to say the last drive. Last drive. Pizzę jedną, drugą. Bo siedzimy i tak o 9 zamykają, już jest pół 8, także musimy szybko jeść. Ale i tak tyle dobrze, że chociaż do 9 jest otwarte. Ostatnie wideo. Chciałem zaraz. Last drive. Can I say? The last drive. We are going to miss you so much. You have such a good heart, a great energy. And I hope you can come back very soon. Yeah, me too. Last drive. Thank you, bro. I'm going to say the last time, last drive. It was good gang. Yeah, good gang. Wróciłem. Bella się popłakała. Jeju. Jacy to są fajni ludzie. Naprawdę. To jak oni mnie tutaj przyjęli. Jak mnie traktowali fajnie. Jak się zakumplowaliśmy, zaprzyjaźniliśmy się. Normalnie. Mówili mi, nie, zostań, zostań. Coś się tu załatwi. Dasz sobie radę, będzie fajnie. Ja mówię, że nie, no, że ja muszę podróżować, muszę jechać dalej, muszę robić swoją robotę. I tak jest. Wstępnie się umówiliśmy na grudzień w Tajlandii, no zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Ja będę, ale czy im się uda? Nie wiem, zobaczymy. Brazylia była naprawdę świetna. Spędziłem tu niesamowity czas, ale już koniec. Trzeba jechać dalej. Na koniec jeszcze tego filmu wrzucę wam urywki od początku. Takie tylko szybkie te, żebyście sobie mogli przypomnieć, co było we wcześniejszych tych odcinkach. Jak ktoś z was nie widział jeszcze, to zapraszam, bo myślę, że seria po Brazylii wyszła naprawdę fajnie. Co będzie teraz? Zobaczycie w następnym odcinku. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Sorry, mam otwartą szafę. Czekajcie, bo źle wygląda. O, teraz lepiej. Po półtora minuty się kapnąłem. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną podczas kolejnej tej przygody, wyprawy, podczas zwiedzania Brazylii. Może dużo tutaj nie zobaczyłem, na pewno jest dużo więcej fajnych i ciekawych miejsc, które powinienem zobaczyć. Niestety ja przyjechałem, znaczy nie niestety, przyjechałem tutaj trenować, przyjechałem przygotować się do mojej walki. Naprawdę bardzo mocno tutaj przepracowałem ten okres. Trenowałem w szkole, do której normalny turysta nie mógłby przyjść. To byli sami Brazylijczycy. Byli naprawdę bardzo mocni zawodnicy. I miałem, nie było lekko, naprawdę nie było lekko. Nieraz mocno oberwałem, ale tak się właśnie kształtuje charaktery, pamiętajcie. Jak jest za lekko, to później w walce to wychodzi. Dlatego trzeba trenować ciężko. I właśnie tak tutaj było. Dodatkowo pozwiedzałem, poznałem masę fajnych ludzi, także Polaków, których serdecznie pozdrawiam, wszystkich tych, których tutaj poznałem. To była niesamowita przygoda. Naprawdę przywiązałem się trochę do Brazylii. Ale jak ktoś by pytał, co lepsze, czy Tajlandia, czy Brazylia?
Cały czas się upieram, że Tajlandia. Tajlandia to mój dom. Ale tutaj było świetnie. Dobra. Jutro lecę dalej. Wiem, że miałem wracać do Polski. Teraz jak kręcę to, jest dokładnie niedziela wieczór. Już miałem być w Polsce. Miałem siedzieć już u rodziców w domu, jeść kolację. Wyszło jak wyszło. Jutro się dowiecie wszystko, co i jak. Dzięki wielkie. Zostawcie suba. Zostawcie komentarz, co wam się podobało w Brazylii. Który odcinek wam się najbardziej spodobał, bo to mnie też bardzo ciekawi. Tyle. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. Taki mamy tutaj widok z góry. Czekajcie, muszę przerywać, żeby mnie muzyka nie łapała przypadkiem. A to jest mój kolega. I say, how you say, Good. Because my language is, I spell it different. Yeah. That's okay. Okay. Zaczynamy imprezę. Powiem wam, że nawet za tą cenę, co to zapłaciłem, to i tak mega warto. W ogóle Rio jest tak ogromne. Tutaj wszędzie dookoła, tam z tyłu za górami, tam, tu pomiędzy. Wszystko to jest Rio. No i popatrzcie na ten przepiękny widok. Ze mną to się okaże, muszę obczajać, czy się ktoś nie czai na mój telefon. Wiecie jak jest, chcę kręcić wam ładne miejsca, ale też muszę uważać na to. Normalna akcja. Dokładnie tu na plaży. Distancing for other people. You must keep 2 meters distance. Niestety na razie są chmury. Ale zaraz będzie lepiej. Mam taką nadzieję, że będzie lepiej. Piękne miejsce za mną, co? Tutaj w ogóle jest miejsc dużo takich, na które się pojedzie. Na szczyty tych gór. W ogóle to jest pierwsze miasto, które widziałem, że po środku stoją góry. No, pięknie to wygląda, bo jak przyjedziecie do Rio, odwiedzicie Rio, zobaczycie tutaj naprawdę wszystko, co możecie chcieć. I są góry, i macie ocean, i miasto, wszystko. Polecam. W pełnym składzie znowu zaczynam od drinka. Nie rozumiem, co mówię, ale już tłumaczę zaraz. Na zdrowie! O! Na zdrowie! Yes! Trening za nami, idę sobie jeszcze zrobić zdjęcie ze wszystkimi i później z trenerem tutaj, prawdziwa legenda. Preto em pé! No i możecie zobaczyć, jak pięknie to wygląda, tutaj wszystko dookoła. Tutaj powiem tak, na upartego niby się nie da przekroczyć granicy. Ale za parę dolarów pewnie łódką takimi, co pływają małe łódki, pewnie by się dało. Mógłbym w jeden dzień odwiedzić 3 kraje. Przyjechałem pod centralny punkt właśnie z São Paulo, gdzie ludzie uważają, że tu jest centrum São Paulo.
Ja pieprzę, tu są wszędzie bezdomni, wszędzie. Patrzcie, tam wszędzie na schodach. Weekend jest, to jednego się można napić. Teraz ura, soczki już mamy. Na zdrowie, teraz pijemy tą sok trzciny cukrowej. No i widzicie, jak to wygląda. Całkiem normalnie. I przez godzinę mamy cały czas podobno taką trasę, takimi schodami, żeby wejść na szczyt. Ale podobno widoki są takie, że co by nie było, to się opłaca. Teraz zdjęcia sobie robimy, ale to jeszcze nie jesteśmy na górze, jeszcze musimy wyjść jeszcze wyżej. No, jeszcze na koniec zdjęcia. I tak się zaczyna pogoda psuć. Dobra, zaczynamy. Tat foto, video. Zaczynamy wycieczkę. We are giving you English lessons. English lessons. Jesus! 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 You don't want to stay. Because you. Ostatnie wideo. Na zdrowie. Can I say? The lesson na zdrowie. We are going to miss you so much. You have such a good heart, a great energy, and I hope you can come back very soon. Yeah, me too.